Cześć, witajcie w poradniku uzupełniającym do filmiku o ustawianiu odnośników do mediów społecznościowych na swoim kanale YouTube. Jako że wciąż pojawiały się pytania i komentarze, jak to zrobić, mam nadzieję, że ten filmik zażegna kryzys niewiedzy. Jeśli wasz kanał wygląda w ten sposób i brakuje wam zakładki informacje, aby takie odnośniki ustawić, musicie poczynić następujące kroki. Tutaj znajduje się taki trybik tuż obok ikony subskrypcji. Klikamy na niego. Interesuje nas dostosowanie układu swojego kanału. Zapamiętajcie sobie to i te ustawienia. Wystarczy tylko kliknąć tutaj, zaświeci się na niebiesko, zapisać i wszystko będzie działać jak należy. I oto zakładka informacje nam się pojawiła. Aby sobie te odnośniki ustawić, podążajcie według instrukcji z filmiku o odnośnikach. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych mini poradnikach.